serdecznie, Kikop Szlak, Sobickie Łąki. A dziś mamy 10 dzień stycznia 2015 roku i dzisiejszy temat to, czym się zajmujesz, co robisz. Chodzi mi dokładnie o odpowiedź na pytanie, które pada, a które wzbudza wśród wielu ludzi budujących marketing sieciowy po prostu wręcz panikę. Panikują. Kiedy ktoś pyta, dobrze, a co pan robi, czym się pan zajmuje, zaczynają wymyślać przeróżne rzeczy, zaczynają się tłumaczyć, zaczynają się usprawiedliwiać, a nie potrafią powiedzieć prosto, czym się zajmują. Kiedy ktoś mnie pyta, no dobrze, a czym się pan zajmuje, co pan robi, moja odpowiedź jest w 90% taka. Jestem profesjonalnym marketerem, jestem profesjonalnym network marketerem, jestem profesjonalnym networkerem. To są moje odpowiedzi, albo tak, zawsze profesjonalny networker. Zazwyczaj jestem profesjonalnym networkerem. To jest taka najczęściej stosowana przeze mnie odpowiedź. Czasem ludzie mówią, no tak, dokładnie, ale o co dokładnie chodzi? A ja mówię, wie pan, tworzę strukturę pod dystrybucję. Dokładnie, tworzę strukturę pod dystrybucję w Polsce, również poza Polską. To jest dokładnie to, co robię, tym się zajmuję i nie potrzeba wielkich tłumaczeń. Zadaję pytanie, chciałby pan to poznać? Czy jeśli chciałby pan poznać, to czy jeśli dam panu płytę, to czy pan ją obejrzy? I tak dalej, już potem się toczą już normalne rozmowy, ale najważniejsze to jest to, że kiedy ktoś cię pyta, co robisz, potrzebujesz mu odpowiedzieć, co robisz. Co robisz? Prosto, krótko, jasno. Czym się pan zajmuje? Co pan robi? Jaki rodzaj pracy pan wykonuje? Jestem profesjonalnym networkerem. Proste. Jestem profesjonalną networkerką dla pań, prawda? Proste. Ludzie mają pojęcia oczywiście, co to jest. I tak bardzo ważny jest styl, w jakim to wypowiadasz. Forma, sposób, pewność siebie, czyli postawa. To jest najważniejsze, w jaki sposób to wypowiadasz. Bo nawet gdybyś zaczął troszkę więcej opowiadać, ale opowiadałbyś to z postawą odpowiednią, to już by to było lepsze niż jakiekolwiek inne formy tłumaczenia się, stękania, bo nawet możesz powiedzieć, no jestem profesjonalnym marketerem, nie? To też nie bardzo. Ma być to zdecydowanie stanowczo. Wiesz, co robisz, wiesz, czym się zajmujesz. Potrzebujesz być tak dumny z marketingu sieciowego, że po prostu szok. Tak dumny z tego, co robisz, że naprawdę powinno to być absolutnie widoczne. Todd Falconi, wspaniały dystrybutor marketingu sieciowego, wspaniały szkoleniowiec również, w jednych ze swoich szkoleń mówi, że potrzebujesz być tak dumny, że robisz marketing sieciowy, że kiedy ktoś cię zapyta, czy to, co pan mówi, to pan robi, to jest marketing sieciowy, to twoja odpowiedź powinna być natychmiastowa. Gdyby nie był to marketing sieciowy, absolutnie bym tego nie robił. I to jest dokładnie to. Tyle na ten dzisiejszy kikowy szlak, bo duje tu, słyszać pewno zresztą też na iPhone'ie troszeczkę, jak go tutaj poprzykrywałem, ale duje niesamowicie. A takich kilka drobnych porad, ale wierzę, że ważnych. Drobne, ale istotne, bo związane z tym często początkiem rozmowy, często z tym startem, kiedy zaczyna się budować relacja, jak zaczyna budować relacje na strachu, na wątpliwości, na obawie, no to bez sensu. Trzymaj się, do zobaczenia jutro. Hej.